Gęsina w Polsce traktowana jest jako produkt delikatesowy, a przede wszystkim markowy. Gęsina jak najbardziej wraca do łask Polaków. Cieszymy się bardzo, że jest to produkt rodzimy nasz. Możemy z niego korzystać i tworzyć nasze dzieła kulinarne. Gęsi uznaje się za arystokrację wśród pozostałego drobiu, dlatego gęsina znacznie częściej powinna pojawiać się w daniach obiadowych. I tak się dzieje. Podstawowym celem hodowli gęsi jest pozyskiwanie wysokiej jakości mięsa. Rozwija się przyzagrodowy chów gęsi, a wraz z nim rolniczy handel detaliczny. Sprzedaż rozkwita bezpośrednio, ale także za pośrednictwem internetu, na przykład dzięki wiejskiej e-skrzynce skupiającej lokalnych producentów żywności. Gęś można robić na wszelakie sposoby. Można ją wykorzystać absolutnie całą, łącznie z kośćcem, czyli ze szkieletem, ale przede wszystkim jest to mięso, nad którym troszeczkę trzeba się pochylić. W chowie przyzagrodowym trzeba myśleć o pewnej inwencji takiej własnej, jeśli chodzi o przetwórstwo, że tu oprócz uzyskanego pierza i puchu po gęsi ubitej, musimy wiedzieć, że sprzedaż tuszek jest możliwa, ceny są różne w zależności od regionu kraju, ale trzeba umieć również spojrzeć na tą gęś jako gęś do przetwórstwa. Sprzedaż gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowanie współpracy jest podstawą do rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, skrócenia łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzenia zapotrzebowania na żywność zdrową ze znanego źródła. Jest ogromne zapotrzebowanie właśnie ludzi z miasta na kupowanie tego mięsa. E-skrzynka to powoduje, że my rolnicy, hodowcy mamy zielone światło. Możemy wreszcie ten nasz towar, tak bardzo poszukiwany, możemy wreszcie go sprzedawać. A w dobie koronawirusa to tym bardziej jest wskazane, żeby ta sprzedaż szła przez internet. Do czynników, które w największym stopniu wpływają na jakość mięsa gęsi, zalicza się genotyp, sposób żywienia, system chowu, a także płeć oraz sposób pozyskiwania mięsa.